Walkę poprowadzi sędzia Tomasz Bronder. Pora na kategorię do 93 kg, kategoria półciężka, narożnik czerwony Damian Dylan Skarżyński, narożnik niebieski Łukasz Bojanowski. Bojanowski reprezentujący MMA Gerkę Grudziądz, Skarżyński MMA Witkowo, kiedyś zawodnik kohorty Poznań. I będzie się działo. Skarżyński wyszedł nam do walki w stroju białego Power Rangersa, więc tak, wspaniałe antre. Możemy się zaraz spodziewać jakiejś transformacji i zobaczymy, jak mu pójdzie. No i tak jak powiedziałem, już obdarowali się potężnymi uderzeniami. No, Dylan to znakomity zawodnik taekwondo, ale też jak widzieliśmy w ostatnich pojedynkach, nie jest gapą na ziemi, bo bardzo ładnie poddał trójkątem z Adama Wiśniewskiego, znanego zawodnika z Berserker Steam, który świetnie radzi sobie w parterze, a to udało się Dylanowi zaskoczyć swego przeciwnika. Świetnie! Idealnie w szczękę. Przestawił tam kilka włosów w brodzie Bojanowskiego Skarżyński. I teraz na korpus bardzo mocno kopnął. To już czwarty występ Dylana na Galax Slugfest. I potężny low kick. Co ciekawe. Oj, ostro zabiera się Skarżyński za swojego rywala. Co ciekawe, Dylan bardzo się ucieszył, kiedy usłyszał, że my komentujemy tę galę, bo kiedy nie komentowaliśmy, to dwa razy przegrał swój pojedynek na Slugfestie. Od kiedy my komentujemy, to jeszcze mu się porażka nie zdarzyła. Świetne serie, ale musi uważać na te kontry. Teraz bardzo mocne kolana, najpierw na korpus, potem na udo. Na razie Skarżyński pokazuje nam świetną pracę w stójce, zarówno w dystansie, jak i w klinczu. Bardzo mocno pracuje. 3,5 minuty do końca pierwszej rundy. Bardzo agresywny, bardzo duża energia. Tu widzieliśmy, nie mógł doczekać się tego pojedynku. No Dylan znany jest wszędzie. Każdy, kto go spotkał, wie, że to jest chłopak, który jest niezwykle energiczny, niezwykle radosny. Też co chwilę znajduje jakieś powody do żartów, do tego, aby się pośmiać. Ma duży dystans do siebie i do otaczającego go świata, więc to jest znakomity materiał na przyszłą gwiazdę. Jeśli tylko dołoży do tego jeszcze więcej zwycięstw, no bo na razie jego rekord to 3 zwycięstwa, 2 porażki. Zresztą identycznym bilansem może pochwalić się Bojanowski. Zawodnik z Grudziądza wraca do startu w MMA po 2 latach przerwy. W tym czasie startował oczywiście w kickboxingu, tam też cały czas oczywiście trenował, ale no zrobił sobie taką przerwę. Teraz ładnie podwrótkowym zaatakował Skarżyńskiego. Ale jak na razie to lepiej wygląda, lepiej prezentuje się w tej stójce Skarżyński. O, teraz poszedł po nogi. Dylan świetny przedział, musi uważać na kimurę. Widzimy, że błyskawicznie zaatakował Bojanowski kimurą. To jest jego ulubiona technika. Już 2 razy kończył pojedynek w ten sposób. Zobaczymy, czy Skarżyński... Na razie dobrze chowa Dylan rękę. Broni ręki. Dobrze, teraz przechodzi, musi cały czas pilnować tej ręki, bo wydaje się, że się nic nie dzieje, ale właśnie w ten sposób Bojanowski poddawał swoich przeciwników, że kiedy oni na chwilę przestawali uważać, to właśnie tak jak teraz. Atakował znakomicie i poddawał ich, ale świetnie pracuje. Nie, teraz musi uważać na balakę Dylan. Na razie tylko głowę chwycił do przeciwnika, ale to też jest bardzo nieprzyjemna pozycja. Taki Lex Sizowczą. Będzie starał się dusić, jednocześnie wyciągać rękę. Bojanowski robi sobie miejsce. Robi sobie cały czas miejsca, ale tam potężna siła, miażdży teraz szczękę i głowę. Dylana się wytrzyma w tym uścisku, minuta 37, pierwszej rundy. To jest bardzo nieprzyjemne, nawet jeśli tam nie jest duszony. Skarżyński, to jest bardzo nieprzyjemna dźwignia, świetna. Ależ potężnej opresji był. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy o tej technice, że to jest bardzo rzadka technika spotykana w MMA tutaj z Karolem, a proszę bardzo, dzisiaj na Slugfestie widzimy, próbował Lex Caesar z czołkiem udusić swojego przeciwnika, a w zasadzie to bardziej takie... Zmiażdżyć, tak, bo to jest taka technika, która poniekąd dusi, a poniekąd taki wywiera bardzo duży dyskomfort na rywala. Teraz Skarżyński idzie znowu po nogi, udaje mu się przewrócić, ale uwięziona głowa w objęciu Bojanowskiego teraz ucieka i będzie mógł ze spokojem popracować nad zdobyciem przewagi w ostatnich 40 sekundach za nadrobieniem tego, co stracił właśnie, kiedy to Bojanowski zaatakował, ale obu zawodników ta akcja jednak kosztowała mnóstwo energii zapewne.
bo na całą pewnością większość tej rundy należała do Damiana Skarżyńskiego. Był niepodzielnym suwerenem w tej stójce, natomiast obalił przeciwnika i wtedy zaczęły się jego kłopoty. Jeszcze raz dokładnie ta sama pozycja co wcześniej. Najpierw do Kimury skręca się Bojanowski, potem przekręca nogami, żeby zaatakować głowę przeciwnika, ale dobrze Dylan teraz się broni. 10 sekund. Ostatnie 10 sekund. Teraz przechodzi do odwrotnego dosiadu. Już nic się raczej nie wydarzy w tej rundzie, ale widzimy, że niezwykle groźny jest w parterze Bojanowski. Znakomity ten atak, bardzo nietypowy jak na MMA, taki, który bez wątpienia zaskoczył Dylana, więc musi niezwykle uważać zawodnik z Witkowa. No i właśnie, i teraz mamy taką ciekawą sytuację. Łukasz Bojanowski, zawodnik startujący w kickboxingu, mający swoją tak zwany background, a tutaj proszę, właśnie on zaskakuje w parterze swojego przeciwnika, no i odwrotnie. Skarżyński, który także jest zawodnikiem stójkowym, dobrze bardzo ten, natomiast no niestety, ale pogubił nam się w tym parterze. Co ciekawe, Bojanowski nie tylko startuje tutaj na galach w Formule MMA, ale właśnie kiedy rozmawialiśmy z nim przed galą, przyznał, że szykował się tutaj na podobny termin, na drugą galę Iron Warriors Challenge, czyli galę walk 2x2. To jest taka formuła, w której spotykają się sympatycy klubów, przeważnie piłkarskich, też innych klubów z różnych miast i na zasadach MMA walczą, ale właśnie w formule 2x2. No, ja bym powiedział, no mówi się drużynowe MMA czy coś tak dalej, no przepisy, no to są zupełnie inne przepisy, nie wiem czy można to, jest to jakiś sport, no, właśnie ale... W tym momencie pojawiają się zawsze kontrowersje, kiedy ludzie pytają, czy to są na pewno zasady MMA, kiedy dwóch zawodników bije się razem, no ale pierwsza gala Iron Warriors Challenge, Iron Warriors Team przyciągnęła naprawdę sporą rzeszę fanów i w kwietniu zobaczymy drugą część i pewnie tam też zaczęły Bojanowskiego, ale teraz na razie musi się skupić na swoim pojedynku, tu na Slugfest 10, bo Skarżyński znów atakuje wysokimi kopnięciami, ale są już dużo mniej dynamiczne niż w pierwszej rundzie. Naprawdę to duszenie, ten atak Bojanowskiego pozbawił bardzo dużo tlenu Dylana. Tak, mimo że te kopnięcia, o proszę, z dużą łatwością wyprowadza na głowę, ale nie są już tak dynamiczne jak w tej pierwszej rundzie. Swoją drogą ciekawe bardzo, jak wypunktują pierwszą rundę sędziowie, bo rzeczywiście Skarżyński przeważał przez znakomitą większość, ale ten jeden atak był na tyle znaczący, że mógł dać do myślenia sędziom punktowym. Kolejne niskie kopnięcie. Widzimy, że duży krwiak pojawił się na wewnętrznej stronie lewego uda Bojanowskiego. Wcale nie lżejsza. Jeszcze raz atakuje Skarżyński. No musi gdzieś tam tę siłę Power Rangersów znaleźć sobie. Teraz Skarżyński przejść transformację, przywołać swojego Zorda i zaatakować, bo za chwilę to Bojanowski przejmie kontrolę w tym pojedynku. Ale póki co nadal pierwszy zawsze jest Skarżyński. To on pierwszy zaczyna swoje akcje. Nie pozwala przeciwnikowi zbliżyć się. Ale jeszcze raz. I proszę, i ponownie. Rzeczywiście olbrzymia łatwość wprowadzania tych kopień zarówno na górę, jak i na górę. I teraz jego rywal uderzy na razie. Idzie do przodu Bojanowski. Tak jest, dalej! Widzę, że te akcje ręczne lepiej wprowadza Bojanowski. Dzięki zmęczeniu Skarżyńskiego udaje mu się teraz skracać dystans. Kiedy skraca ten dystans, to rzeczywiście tam lepiej się czuje zawodnik Gerke Grudziądz. Jeszcze raz lewy prosty trafia w twarz Skarżyńskiego. No musi zacząć inicjować więcej ataków Damian. Musi przejąć kontrolę, bo dał się zepchnąć pod siatkę. Teraz świetnie niskimi kopnięciami, ale pamiętajmy, że to są ciosy, które są mniej liczone od tych wysokich kopnięć. Wiadomo, że mogą przyczynić się do tego, że za chwilę będzie dużo mniej mobilnych Bojanowskiego. Na razie świetnie skraca dystans i atakuje kilkoma mocnymi ciosami. Oni bardzo są podobnie zmęczeni. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w trzeciej rundzie za chwilę. Ciosy Skarżyńskiego są bardziej pchane. Idzie po kolejne sprowadzenie Dylan i się mu udaje, ale znowu uwięził głowę swojego przeciwnika Bojanowski, ale tam nic z tego raczej nie powinno być. Widzimy, że powolutku głowa Skarżyńskiego wychodzi i za chwilę wysmyknie się spod bicepsa. Jeszcze jednym ciosem sobie tam pomoże Damian i tak jest. Jest teraz z góry, no ale musi zaznaczyć atakami pięściami tę pozycję, bo na razie to sprowadzenie niewiele mu daje. Niewiele. Ja myślę, że daje mu to, że może odpocząć. Dokładnie. Niecałe 2 minuty do końca drugiej rundy
starcia w kategorii do 93 kg. Damian Skarżyński teraz w gardzie Łukasza Bojanowskiego. Prostuj się i pracuj! No, ciekawa sytuacja. Sędzia prawdopodobnie powiedział zawodnikowi, zawodnikom, aby pracowali. Teraz prostuje swoją pozycję Bojanowski. Znowu stara się ściskać tym razem korpus Skarżyńskiego. Chwila przestoju, ale tak jak wspomnieliśmy, obaj panowie odpoczywają. No, bardzo stara się pracować Bojanowski z dołu. Nie pracuje nad tym, aby uciekać z tej niewygodnej pozycji, a raczej właśnie, żeby popracować trafił upkickiem w ostatniej chwili, kiedy Skarżyński wstawał. Teraz pytanie, czy będzie właśnie okopywał tak jak teraz. Nie, sędzia Tomasz Bronder nie pozwala. O, widzimy, jak bardzo jest Skarżyński zmęczony, kiedy tylko miał wolną chwilę, podniósł ręce nad głowę, żeby spłynęła krew z tych rąk, żeby one nie przestały ważyć tyle, ile ważą, kiedy musi trzymać gardę. Ostatnia minuta. Jeszcze kilka mocnych kopnięć. Skarżyński jest mocno unieśniony. No jeszcze raz. I zapewne do tych mięśni trzeba dużo więcej tlenu. Nie trafiło teraz wysokie kopnięcie Bojanowskiego, ale obaj panowie są niezwykle zmęczeni tu. Na ostatnią rundę już będą tylko siłą woli i duchem do walki wychodzić. 30 sekund do końca drugiej rundy. Odpowiada kopnięcie na korpus Skarżyński. Poprawia niskim kopnięciem ostatnie 10 sekund. Jeszcze parę uderzeń. I jeszcze jedno sprowadzenie Skarżyńskiego. No, naprawdę sędziowie będą co tutaj robić. Trudny, bardzo trudny pojedynek do sędziowania, zarówno ta pierwsza runda, jak i teraz. No tej akcji było, można powiedzieć, jak na lekarstwo, tych takich mocnych, znaczących ciosów. Dużo było ciosów, które trafiały, ale to były właśnie ciosy typu niskie kopnięcia, jakieś takie pojedyncze uderzenia w klinczu, czasem w dystansie. Naprawdę jestem ciekaw, co tutaj najbardziej zaważy. No może te sprowadzenia Skarżyńskiego, które wykonał. Ale największym znakiem zapytania jest to, w jakiej kondycji wyjdą obaj zawodnicy do trzeciej rundy i który z nich ma więcej serca do walki, bo mówi się to, że w takich momentach krytycznych, jak teraz właśnie, kiedy obaj ledwo co oddychają, kiedy obaj są niezwykle zmęczeni. To właśnie, Bojanowski, jak widzimy, siedzi, no natomiast jego rywal, ten bardziej zmęczony, a więc Damian Skarżyński, stoi. Pytanie, czy po prostu lubią w ten sposób odpoczywać, czy może rzeczywiście to Bojanowski jest dużo bardziej zmęczony i nie był w stanie wystąpić. Kiedy ja trenowałem boks, mój trener mówił, zawsze jeżeli masz możliwość, siadaj, zawsze jest chwila, żeby nogi odpoczęły, a nogi są najważniejsze. No ale jest też inna teoria, która mówi, że właśnie ten bezruch i później to nagłe wstanie, no, powoduje, że zawodnik nie jest tak skoncentrowany, że wcale tak bardzo nie odpoczywa. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest atakowanie właśnie tym wewnętrznym low kickiem. No widzi Skarżyński bez wątpienia, że tam bardzo duży krwiak się pojawił na nodze Bojanowskiego. Ale teraz to właśnie zawodnik Bjarke Grudziądz odpowiada potężnym kopnięciem. Co, mocno kopana ta noga Bojanowskiego. No natomiast nie widać, że bardzo. Ale Skarżyński coraz bardziej zaczyna się odsłaniać, ta garda już jest bardzo dziurawa i Bojanowski raz za razem ląduje z kolejnymi czasami, ale właśnie świetna taktyka, to co czego brakowało Mędlewskiemu, o czym mówiliśmy, kiedy no nie idzie ci w stójce, musisz zaatakować czymś innym. Teraz jednak uwaga, bo Bojanowski skręca się po brawo. Wydaje się, że mocno chwycił głowę. Przepraszam, to Anakonda. Teraz bardzo niebezpieczna pozycja. No będziemy musieli całą siłę włożyć, żeby zepchnąć ręce swojego rywala. Skarżyński. Na razie wydaje się, że tam nie jest groźnie, ale to za chwilę może się zmienić, bo coraz bardziej dochodzi się do swojego przeciwnika. Bojanowski teraz odwraca się świetnie. Dylan zapracował, żeby uciec z tego ataku, ale musi przyjąć jakąś korzystniejszą dla niego pozycję, no bo po tym sprowadzeniu to Bojanowski przejął kontrolę, to dla niego sędziowie zapiszą te kilka ostatnich sekund, a już tylko 3 minuty i 35 sekund do końca ostatniej rundy tego pojedynku. Skarżyński zamach. Nie ma sił, to widać wyraźnie. Teraz będą te minuty należały bez wątpienia do Bojanowskiego.
ale jeszcze stara się wyrwać ostatnim tam jakimś cudownymi ostatnimi ostatkami sił. No widać, że instynkt tam już walczy, że nie kontroluje. Gdzieś tam w podświadomości pewnie zostały, wie, że musi przewracać, musi kontrolować. Nie ma już sił na uderzanie, boksowanie. No ale widzimy, że Bojanowski wstaje, przytomnie wstaje. Oj, teraz położył się do żółwia Skarżyński. Będzie przerwa. Nielegalnym kolanem zaatakował Łukasz Bojanowski. Oba kolana Skarżyńskiego były na ziemi. I to może być zbawienie dla Skarżyńskiego, bo był bardzo wyczerpany, a Bojanowski niestety nie wytrzymał presji i zaatakował nielegalnym kolanem w ostatnich sekundach trzeciej rundy. No to jest właśnie problem, bo tam się aż prosi, żeby włożyć to kolano. I często sędzia, minus punkt. Tak jest, sędzia Tomasz Bronder właśnie pokazuje, że to było nielegalne kolano, że będziemy walczyć dalej, ale odejmuje punkt i to może być kluczem do punktacji w tym pojedynku. Bo przypomnijmy, sędziowie dają zwycięskiemu zawodnikowi 10 punktów za wygranie rundy, 9 bądź mniej temu, kto przegrał. 9, 8 lub 7, w zależności od tego, jak przeważał ten zwycięski. No w tym momencie, nawet jeśli Bojanowski wygra rundę, to będzie to 9-9. No właśnie. I może oczywiście, no to jest też dla Skarżyńskiego, tak jak powiedziałeś, zbawienie, może odpocząć. Dokładnie, ma tutaj Skarżyński 5 minut na to, żeby odpocząć sobie, żeby dojść do siebie. Przepraszam, nie 5 minut, to tutaj musi po konsultacji z sędzią, po konsultacji z lekarzem, ma chwilę, żeby dojść do siebie, kiedy da znak, że może walczyć sędzia, też wskazuje na to, że dalej się może toczyć pojedynek i już za chwilę chyba wrócimy do walki. A nie, jednak, tak jak chyba wspominałem, tak Tomasz Bronder powiedział, że tutaj będzie miał 5 minut na dojście do siebie Skarżyński. Już wskazał Dylan sędziemu głównemu, że możemy toczyć dalej pojedynek i wracamy do walki. Niecałe 3 minuty do końca. Przypomnijmy, że teraz w tej sytuacji Bojanowski nie uzyska w tej rundzie więcej niż na pewno 9 punktów, więc pytanie tylko, czy będzie to runda remisowa, czy może runda na korzyść Skarżyńskiego. Dwoma punktami właśnie Skarżyński wygrał, to może być 10-8 dla niego. I proszę, znowu nurtuje po nogi swojego przeciwnika. No zadziwiająco łatwo tutaj Skarżyński obala Bojanowskiego. Strasznie. To na pewno działa na korzyść Skarżyńskiego, ale musi pamiętać o tym, że po obaleniu liczy się też praca, bo na razie to tylko obala, czeka chwilę i wtedy Bojanowski zaczyna atakować z dołu, tak jak teraz, albo atakuje jakimś poddaniem, no to nie będą dobrze widziane w oczach sędziów akcje. Teraz Dylan jakby się obudził, zaatakował jednym ciosem. 2 minuty do końca rundy i do końca tego pojedynku. Nie ma sił, aby wyprowadzać, sprowadza swojego rywala, no i później nic z tego nie wynika. Jak wiadomo, sprowadzenia także kosztują mnóstwo energii. Okopuje nogi rywala i oczy się podnosi ręce właśnie, żeby trochę tam one przestały być tak spompowane, bo to jest już walka, proszę Państwa, bardziej z samym sobą. No i świetnie, znowu Dylan stara się sprowadzać, jeśli mu się to uda, to naprawdę to kolejna znakomita akcja, bardzo mądrze walczy Dylan. Naprawdę bardzo to jest, mądrze. Mimo że ten pojedynek już w tej trzeciej rundzie nie jest zbyt efektowny, to co możemy powiedzieć o Skarżyńskim, to bez wątpienia, że cechuje go w tej rundzie znakomita taktyka tej rundy. Wie, że nie ma siły na wymienianie z czasu stójce, czuje, że tam każdy mięsień pali go w tym momencie ogniem piekielnym, jakby to powiedział mój kolega przy mikrofonie Łukasz Juraz-Jurkowski, więc zmyślnie po prostu sprowadza swojego przeciwnika, stara się odpocząć, co jakiś czas zaznacza ciosem, a kiedy sędzia podnosi walkę do stójki, albo kiedy sam wraca do stójki, to znów blokuje to nogi za chwilę i w ten sposób kontynuuje pojedynek. Stójka. I ostatnia minuta, już nawet mniej. I znowu Dylan ponawia tę akcję, jeśli Bojanowski się da sprowadzić, no tak naprawdę może być tylko sobie mieć za złe Bojanowski, no bo tak łatwo oddaje te sprowadzenia, wiadomo, że jest zmęczony, ale Skarżyński jest nie mniej zmęczony, tam by można było trochę zbliżyć się do siatki, pomóc sobie tym, albo właśnie oprzeć się o klatkę, nie dać się sprowadzić, no ale ląduje po raz trzeci lub czwarty już w tej rundzie Bojanowski na ziemi. Tak, no brakuje tutaj w wykonaniu właśnie Skarżyńskiego jeszcze zaznaczenia, więc no widzimy, jak te ręce mu dokuczają, już nie może ich utrzymywać, rozciąga. Starał się trafić kolanem, właśnie nie doszło ostatnie 10 sekund, bo Bojanowski będzie chciał teraz rzucić z atakami, ale już chyba się nic nie wydarzy. I wymiana. Teraz to będzie nie skończy, kończy. Skarżyński
palec, trafił kolejny, ale ostatni gol gratuluje do nas Karczyńskiego. Przyjmie pytanie, jak ten pojedynek został wypunktowany przez sędziów? No, to co widzieliśmy w drugiej, trzeciej rundzie, to możemy być pewni, że było następstwem tego ataku w pierwszej, kiedy to Bojanowski zaatakował niezwykle mocnym duszeniem, miażdżeniem nogami tutaj Lexis odczołka na Skarżyńskiego. Niezwykle dużo siły było potrzebne Damianowi, żeby z tego uciec, ale równie dużo mocy zużył Bojanowski na to, żeby wykończyć pojedynek tym duszeniem. I myślę, że to znamionowało dalsze minuty pojedynku. No i oczywiście pozostaje ciągle pytanie, kto ten pojedynek wygrał. Ale to dowiemy się za chwilkę. Jeszcze zawodnicy widzimy, jak ciężko zmęczeni muszą zostać tutaj doprowadzeni do, bym powiedział, stanu używalności przez trenerów, katmenów. A Bojanowski odzyskał jakby siłę. Pokazuje, że to on zwyciężył ten pojedynek. No i podniósł nam się także Damian Dylan Skarżyński. Panie i panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku sędziowie punktowi byli zgodni co do werdyktu. A więc mamy jednogłośny i jednogłośną werdykt. Decyzją ten pojedynek wygrywa Damian Dylan Skarżyński. Damian Skarżyński. Zapraszamy do nas przedstawiciela sponsora tej walki KNP Poprad. Brawo, brawo dla Damiana, zrobił dobrą pracę. No sam Damian podszedł tutaj do mnie i pokazuje, że no nie jest zadowolony z tego pojedynku. Ze mną jest już Damian Skarżyński. Damian, bardzo wyrównany pojedynek, jak on wyglądał w twoich oczach? Chciałbym przeprosić wszystkich, cenzura, pi na maksa wszystko. Łukasz Bosacki jest świetnym trenerem. Stworzył mnie od podstaw, klinć, praca, lepiej było. Pewne umięcie, miał trójkąt czy Kimura, myślałem, że odklepię, ale Bossego zobaczyłem. To, co włożył na treningu serce, nie będę tego pisać. Najlepszy trener, jakiego miałem. I wszystkim hejterom, co mu cisną, ha wam w tyłek, bo on mnie zmienił, naprawdę. To jest mój Zordon. Dziękuję. Chciałbym pochwalić wszystkich, co przyjechali z tego sektora. Z tego wszystkim, za przypokonowania wszystkim. Jesteście wielcy, przepraszam, to nie miało tak wyglądać. Ale po trzech rundach byłeś spokojny, że to do ciebie powędruje zwycięstwo? Po drugim oboleniu byłem pewien, że to jest moje, bo miałem w głowie, mogą wiara narzekać na GSP, jak przegrywał, obalał, ale o to chodzi. To są szachy. Po tym nielegalnym kopnięciu w trzeciej rundzie, tam mocno to odczułeś, czy tylko delikatnie? Chwilę. Potem było dobrze, poczułem, bo z tego taka gra trochę. Ale no, było fajnie, dziękuję. To co teraz przed tobą? Przerwa. Miałem trzy walki z rzędu. Masakra. Rzucałem 10 kilo, 104 do 9,3. Masakra. Nigdy więcej. Dobra, Damian. Nie ta większa. Damian Dylan Skarżyński. No więc Dominik wymęczył naszego bohatera, który, jak widzieliśmy, ledwo mówił.